Zapalam świeczki, a to nie. Dla ludzi też. Prosimy ich tutaj do gaszenia świeczek. Przednim kołem należy zgasić świeczkę, no i oczywiście pierwszy Tomek, drugi Dawid, nie wiem kto następny. Trzeba utylizować puszki po różnych napojach, po plastikach. Myślę, że zrobimy taki konkurs w celu rozlądowania. Kiedyś byliśmy, o, świeczka zgaszona, tam też zgaszona. Możecie im zaklaskać. Lecimy tutaj na te podeszwy z powrotem. Nasz klub często bierze udział w różnych akcjach charytatywnych, wspieramy różnych rzeczy, aczkolwiek nas teraz też spali, bo spaliło nam się wszystko, 40 rowerów, dwa samochody, ale pomału dochodzimy do siebie, rowery keblarowe to tylko zostały korbowody. No, udało się. Można tą konkurencję, to miałby punkt karny, jakby sędzia. Także zapraszam wszystkich przez Galerię Krakowską 20-21 maja, 150 zawodników. W ubiegłym roku robiliśmy Puchar Świata w Muzeum Lotnictwa Polskiego. Polska telewizja zrobiła 3 minuty program, natomiast przyjechała hiszpańska telewizja i robili do 8 krajów na żywo, a do 7, tam gdzie jest reportaż, chcieli płacić, nie wiadomo kogo, u nas jakoś nie bardzo. Teraz przechodzimy do konkursu skoków z wyż. Można skakać z wyż. Myślę, że idziemy na estradę. Zawody tego typu odbywają się w bloku zawodów kolarstwa górskiego. Polscy zawodnicy są lepsi do jazdy w terenie, no ale teraz tak się zrobiło, że Puchary Świata robi się w miastach, jak przed... Kiedyś robiliśmy na Zamku Książ. I jest to jakaś taka atrakcja. No na razie mała ta, mała wysokość, no i żeby zabawić publiczność, zatrzymać ją w miejscu jakimś tam, no to można organizować konkursy skoków z wyż. Zobaczymy, ile tutaj dzisiaj da się przeskoczyć z wyż, żeby tyczki można z rozpędu, to jest, można dalej skoczyć, ale tu będziemy skakać bez rozpędu. Zobaczcie Państwo, że niektórzy się dziwią, ten rower w niejaki sposób nie jest przytwierdzony do zawodnika. O, przeskoczył, zobaczymy jak to się uda. Piotrek Surga. Zarząd Województwa Małopolskiego wspiera Puchar Świata. Od wielu, wielu lat jesteśmy partnerami. Na naszych strojach jest logo Województwa Małopolskiego. Część zawodników jest... Łącznie z tym naszym mistrzem świata, mówię, jest w Pekinie. Został zaproszony przez Chińską Federację Kolarską. No i uczy tam kadrę Chińczyków jeździć na rowerach w sposób taki dynamiczny. Podobną konkurencją do trialu są wyścigi BMX. Już jest to na trzeciej olimpiadzie. A nasi się tam gdzieś przebudzili, no i mam zaszczyt prowadzić kadrę BMX. Też fajna sprawa, możecie Państwo zobaczyć na naszą stronę Aquila. Wadowice. Trial rowerowy jest taką konkurencją, że Międzynarodowa Unia Kolarska dopuszcza do zawodów dzieci od 6 roku życia. Oczywiście w formie zabawy. Każdy się, kto uprawia trial, dobrze przejedzie przez krawężnik, może przejechać przez szyny tramwajowe. Jak patrzę na niektórych moich przyjaciół, kolarzy, że nie potrafią, kraksy robią na byle czym. Sagan, słowacki kolarz, przez wiele lat uprawiał trial rowerowy, nie wspomniał o Błażusiaku, o paru innych. No to teraz będziemy dopingować, zobaczymy ile tutaj dzisiaj na tym święcie piłki ręcznej. Szkoda, że bez finału z Polakami, no ale taki jest sport, czasem nie idzie, chociaż się bardzo chce. Ale my Polacy potrafimy pokazać, że wspaniale organizujemy imprezy sportowe. Hala w Krakowie jest przepiękna, wszyscy jest już dość wysoko. No to teraz Piotrek chce być dopingowany. No, dziękujemy bardzo. No, spróbujemy, czy Piotrek przeskoczy. Piotrek jest na... A! Zapasem. No dobrze, bardzo ładnie. Teraz Tomek Hoffman.
Tomek jak dwa razy strącił nagrodę, będzie podnosił tyczkę. No, będziemy widzieć, co się dzieje. Mistrzostwa Polski tamtego roku były w Nowej Hucie, na Miszczejowicach, było dużo ludzi. No, Dawid Pieczak. Dawid też przeskoczył. Myślę, że w ramach przerwy w nagrodę proszę się położyć, odpoczniesz trochę, Tomek. Zobaczymy, co będzie. Idź tam na dół. Będzie miał zaszczyt nad tobą trochę pojeździć. W domu tego nie róbcie, proszę, ale my to tak wiemy, o co chodzi. Dawid jedzie do człowieka. Tomek nie wie, co go czeka. Mają do siebie zaufanie. Kiedyś taką, że tak powiem, osobą do katowania była Majka Włoszczowska, trener, bo przed olimpiadą byśmy wiedzieli, o co chodzi. No i tak newralgicznym punktem było dotknięcie przednim kołem nosa Maji Włoszczowskiej, która przyjeżdża do nas z czasem, teraz mniej, uczyła się szybciej jeździć w trudnym terenie. Brawo dla tej odważnej dziewczyny, sama krzyżowy poskakali na dół, aż się Piotrek poderwał, jak zobaczył, co się dzieje. Duch w niego wstąpił. O, pan za dwóch. A myślę, że pan chciał ten, dobra. Kiedyś byśmy w programie u materni, mana mam jeździł na naszym rowerze, dałem się, że się złami. No to. Myślę, z nosem. No, przeskocz na dół, ale to. Piotrek aż się pali. Też się chce położyć, nie wiem co. No to kładź się, chłopie. Dobra. Ajej, no to jednak widzisz. To jest jednego, nie ma. No to przeskakujemy przez trzech leżących. No, kiedyś przeskakiwaliśmy przez 12, 14, to musi być stosownie. No, możemy dołożyć jeszcze kogoś. Nie chcę? Idź do środka. Dobra, mamy czterech. Dawid Pieczak. Góral z Nowego Targu, twardy człowiek. No, obskami. No, udało się. Myślę, że Dawid zostaw leżących, brawo dla was. Trzeba tu jeszcze skoczyć z ryż. Dobra. Zapraszamy cię tutaj do góry. Skakujesz na górę, proszę bardzo. Myślę, że my jesteśmy w okresie przygotowania do sezonu. Dopiero teraz zawodnicy robią coś innego, no ale myślę, dzisiaj jesteśmy tutaj z państwem. Cieszymy się, że mogliśmy wam przybliżyć. Dali. Dziękujemy bardzo, życzymy miłych wrażeń sportowych, rock'n'roll, Puchar Świata, trial rowerowy, Puchar Świata. Rzeczywiście Kraków miastem sportu, a Sejmik wspiera, Urząd Marszałkowski wspiera sport.